Witam widzowie. Dzisiaj przestroga. Mam nadzieję, że pomogę chociaż jednej osobie, bo się okazało, że są osoby, które wymagają tego typu pomocy. Więc na samym początku filmu, i to też będzie związane z tym, strona skinsmanki, na której jeżeli się wymieniacie, to mam dla Was taką. bo tu jest taki guzik, żeby przez stronę, jeżeli cokolwiek wymieniacie, zaakceptować wymianę. I pamiętajcie. Żeby zawsze sprawdzić, czy boty ze Skinsmanki są w grupie boty na Skinsmanki. No, to jest takie ważne ogólnie, bo każdy bot, jaki jest na Skinsmanki, ma swój... Yy, jest w grupie z innymi botami i one sobie tam siedzą i sobie piszą na zasadzie o, ale fajny dzisiaj dzień i tak dalej. Ale to jest reklama. A teraz ten. Do poradnika przejdę. A więc tak, chłopacy, słuchajcie. Się okazało, że to jest dosyć ważne. A więc jeżeli... Dostaniecie wiadomość na Steamie. Taką. Hello, I misclicked. Sorry, man. Sorry, bro. E, od gościa z prywatnym profilem. Sorry, sorry, I misclicked. I don't wanna to report you, but I reported you. Please ask e, some e, Valve employee to take off e, report, ok? I will give you Discord number to him. Ok, 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 ok. To po pierwsze. Jakby, ja zalecam ogólnie nie dodawanie losowych ludzi do znajomych, ale jeżeli już zdarzy się taka sytuacja, że kogoś dodacie i ktoś wam napisze w wiadomości, że Hello, I don't want to be uh, bad for you, oK, ok but uh, I reported you, misclicked and uh, accidentally I don't want to be any offend to you, ok, to albo mu napiszcie XD i go wywalcie ze znajomych. Albo go ignorujcie. To są moje rady, ponieważ jak się przekonał jeden z widzów, yy, teraz tutaj tak zwana zagrywka humorystyczna zostanie zrobiona, aczkolwiek w tym przypadku prawdziwa. Jak się przekonał jeden z widzów, dodawanie na Discorda gościa o Niku yy, Valve Support Employer to nie jest najlepsze rozwiązanie ponieważ okazuje się, że człowiek o niku Valve, support employer, nie musi być wcale pracownikiem Valve, pomimo że ma Valve w swoim niku. Poważnie. I co należy następnie zrobić? Znaczy, należy po prostu nie podejmować tego typu akcji, ale pamiętajcie, że z Valve kontaktujemy się mailowo, nie kontaktujemy się z Valve na Facebooku, w Discordzie telegramie, czy na instagramie jeżeli na instagramie napiszę do was Valve support employer to znaczy, że jesteście mocno w dupie, co następnie należy zrobić jeżeli dostaniecie screena, twoja kosa została zablokowana, nie masz do niej dostępu przez najbliższe 10 dni, żeby naprawić błąd, podaj swój login <toddź> Przede wszystkim ważne jest, żebyście nie podawali swojego loginu. Pamiętajcie. Jednak kiedy się to już stanie. Przede wszystkim priorytetowe jest to, że jeżeli ktoś spróbuje się zalogować na wasze konto, to przede wszystkim nie podawajcie mu Steam Guarda. Jeżeli i to zawiedzie, zawsze możecie mieć na Steamie tryb rodzinny, który sprawi, że będziecie mieli ostatnią furtkę ochrony przed skamem. I ważne bardzo, ale to bardzo ważne jest to, żeby tego trybu rodzinnego ani nie podawać jego kodu, ani go nie wyłączać, tak jak to zrobił mój widz. W następnym. <ścoughs> Co jest ważne w następującym, jeżeli to wszystko już zawiedzie, jeżeli wszystkie środki bezpieczeństwa zawiodą, należy jak najszybciej albo wylogować wszystkie konta, albo jak najlepiej zabezpieczyć swój ekwipunek. Jeżeli i tego się nie da zrobić, i tutaj napotykasz yy, problemy, to należy najlepiej wyłączyć komputer i się pomodlić. I to już nie o swojej temy, tylko nad swoim spierdoleniem. I bardzo ważne jest, żeby po niezastosowaniu się do tych wszystkich kroków nie pisać do mnie, że pracownik Valve okradł cię na skiny. Ponieważ uwierz mi, naprawdę uwierz, że ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. I pamiętaj, jeżeli pracownik WALF podostanie się na Twoje konto w niewyjaśnionych okolicznościach, nikt nie wie, jak on się dostał. Dostał tylko Steam Guarda i login. To na pewno nie mogę mu pomóc wejść w jakikolwiek sposób na Twoje konto. Jeżeli pracownik WALF pokazuje Ci, że na Twoim koncie jest 10 tysięcy euro i. Po zalogowaniu się na twoje konto, dostaniesz nagrodę, w zamian za bycie dobrym userem. Pamiętaj, że... Nie powinieneś podawać mu swojej karty kredytowej, żeby zaakceptować transakcję. To jest bardzo ważne. Naprawdę. Poważnie. Ja wiem, że się śmieję, ale to dlatego, bo o was dbam. Naprawdę. Na szczęście widzowi się to nie zdarzyło, to już, to już akurat tu już nie było takiej wodzy fantazji, żeby podać karta kredytowa w celu, w celu ochrony danych osobowych, ale pamiętajcie widzowie, nawet jeżeli się wypalicie, to mam nadzieję, że stracicie na tym 20 złotych, a nie 10 koło, pozdrawiam.